być całkowity zakaz spożywania psów. A tutaj jest prawdziwy Wietnam. Nie wiem dlaczego, ale chcę tu wejść. A tutaj, moi drodzy, skuter Gucci. Robi się coraz grubiej tutaj. Miękkiej gry, moi drodzy. No muszę wam powiedzieć, że z takim widokiem to będzie przyjemność robić trening. Naprawdę wygląda to dobrze, bardzo dobrze. Zobaczcie, kto to przyszedł do mnie. Nie, 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 Misiu, bo ty zaraz naciśniesz coś. Nie, nie, nie. Ty w ogóle tu nie możesz przychodzić, wiesz? To nie jest miejsce dla dzieci. Idziemy z Edwardem do pokoju, ja wezmę prysznic. Przebierzemy się. My, Edek, jedziemy na 7. piętro. I tu naciśnij, tu. Super, już tego nie naciskaj, dobra? On zawsze robi to samo, zawsze po prostu. Ja nie mogę uwierzyć, że my tu jesteśmy. Coś pięknego. Ciekawa jestem, ile tam żyje zwierząt dzikich. W tej dżungli, w tym lesie. Dobra, idziemy. Chodź, młody. Edziula, musisz to zostawić. Ej, wasze dzieci też krzyczą, że chcą do mamy. Juri mówi, że on już się popłakał przez tą godzinę, że mnie nie ma. Po czym? Ajajaj. A jak już, słuchajcie, mnie zobaczył i chciałam przytulenie i buziaczka, to wszystko było ciekawsze. Piłki, bieżnie, a teraz plakietka Wet Floor. Dzień dobry, moi kochani. Witajcie w kolejnym filmie z Wietnamu, z naszej podróży po Azji. Dzisiaj jest burzowo, deszczowo i jest zimno. Mam na sobie długi rękaw. Znaczy zimno, przesadzam, jest 26 stopni, ale taki wiaterek, wiecie, niezbyt przyjemny. No nie wygląda to, słuchajcie, zachęcająco. Edek się przegląda w lustrze, czy fajnie wygląda w swojej przeciwdeszczówce. Chyba jest spoko, co? Nie mogę z tego gościa. Przeciwdeszczówka jak coś z Zarki kupiłam w lato na wyprzedażach. Trochę za dużo, bo to chyba 104. Idziemy właśnie do naszego graba i jedziemy, słuchajcie, do restauracji, którą poleciła mi moja koleżanka Ola. W stolicy w ogóle Phukok, także zobaczymy dzisiaj stolicę. Jedziemy właśnie do stolicy Phukok, czyli Duang Dang. Tam też jest restauracja, w której dzisiaj zjemy obiad. Szczerze mówiąc, nie trafiliśmy jeszcze tutaj na żadną fajną knajpę oprócz naszej hotelowej, także jesteśmy bardzo ciekawi tego miejsca. Przy takiej pogodzie opcji jest kilka. Można po prostu siedzieć w hotelu, odpoczywać. My wykorzystaliśmy w sumie dzisiejszy dzień w dużej mierze na pracę, ale można też pozwiedzać takie trochę mniej oczywiste miejsca, które są tutaj. Przede wszystkim to jest wyspa, która słynie z hodowli pereł, także można odwiedzić tutaj farmę pereł. Są tutaj też takie podziemne tunele, które służyły żołnierzom podczas wojny. W ogóle ta wyspa to był strategiczny punkt podczas wojny. Przedmieścia tego miasta. Szansowałeś się? Duang Dong to po prostu jak w każdym mieście. Brzydzi bardziej rozpierdzielone, ale tak samo są salony samochodowe zawsze przed miastem. Jak w Warszawie na przykład. Ale muszę powiedzieć, że drogi naprawdę mają w porządku. A mi się podoba to, że oni ostrzegają, że trąbią. Jak już tutaj trochę pojeździliśmy, to już ogarniamy. Oni po prostu trąbią ostrzegawczo. Tak, albo że za blisko jesteś, albo żebyś zjechał. Albo że patrz, jak kurczaki są. Najgorsze to jest to, że te kurczaki są często na... jak jest upał. Kurczaki też tak są. No wiem, dlatego ani razu nie zjadłam kurczaka. Ja mam wrażenie, że w ogóle w Azji coś takiego jest, że tutaj nie ma humanitarnego hodowania zwierząt. To jest po prostu zwierzę, to jest zwierzę i koniec. I jakby oni nie traktują zwierzęcia w jakikolwiek sposób przyjacielsko. To jest po prostu jedzenie. Zresztą dopiero do 2027 roku ma być całkowity zakaz spożywania psów w Korei Południowej. No tutaj też Koreańczyków jest dużo, nie? Ale podobno to są starzy Koreańczycy jedzą psy. Ci młode pokolenie już tak nie je, ale wciąż są restauracje. Co jest dla mnie porąbane. Wioska rybacka. Stąd w ogóle jest sos ryb. Tak? Tak, Phukok. Chyba najwięcej sosu rybnego w ogóle na cały świat idzie stąd, tak? Tak, dokładnie. I tu właśnie jesteśmy chyba... Marina to jest. W Korcie, to jest tak. Marina taka, no.
statki. Tak. Boże, kiedy jesteś mądry. Boże, jak on słodko wygląda w tej kurtce. Prawda? Też się nim zachwycałam. Chodzić, wspaniały jest. No, bardzo przyjemne miejsce. Tam jest taki tarasik z widoczkiem. Bardzo klimatycznie. Ja, słuchajcie, na pewno zjem sobie tropical quinoa salad. Ja w ogóle tutaj często jem taką sałatkę. Smakuje mi tutaj ona. Czuję, że tu będzie dobre jedzenie. A w ogóle, słuchaj, ta kaczka, o ta, która tutaj jest, to jest kaczka tylko stąd. Polecam, jaka jest od Olipadek. Jak będziecie planować wyjazd do Azji, to podajcie koniecznie do Oli na Instagram, bo Ola naprawdę ma super, super miejsca. I jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o plażę, o zwiedzanie, no wszystko. Przyszła moja sałatka i wygląda naprawdę dobrze. Co to za sos? No to spróbujemy. Burger z krabem, moi drodzy. Pomidor, ogórek, jajko, ser, coś z mayo sriracha. No wygląda dobrze. No dobrze, no. Próbuj. Wygląda tak samo jak... Na zdjęciu. Na zdjęciu. Spróbowałam tego i to jest naprawdę pyszne. Mięsko jest takie aksamitne, rozmawiające. Rewelacja. Pokażę wam, jak wygląda łazienka. Łazienka wygląda tak, że to jest restauracja. I taki daszek, on też jest w kabinach. A tutaj jest prawdziwy Wietnam. To jest prawdziwy Wietnam. Tak wygląda prawdziwy Wietnam. A oni śmieci wyrzucają gdziekolwiek. Tak, żeby nie było tylko widoczne. Takim grabem, bardzo takim dopieszczonym. Pan tutaj ma dekoracje, kwiatki, pięknie pachnie. Jest parasolka dla gości. Czy to jest parasolka, słuchajcie? Jest Budda. Budda. No jest Budda. I pachnie ładnie, nie wiem czym to pachnie, ale bardzo ładnie, co? Mega cofanie, wszystko jest zamontowane. W ogóle te auta tutaj są takie całkiem nowoczesne, powiedziałabym. Fajnie było zjeść coś dobrego poza hotelem. No dobra. Pierwsze było. Moje jedzenie poza hotelem, które mi smakowało. Zjeżdżamy w dół i jedziemy na miasto. To miejsce już troszeczkę bardziej przypomina na przykład Ho Chi Minh, ale zdecydowanie w łagodniejszej wersji. Śmialiśmy się przed chwilą z Jurim, że po Ho Chi Minh dla nas teraz tutaj to, że idziemy ulicą, to jest totalny luz. Obczajcie ten sklep. Nie wiem dlaczego, ale chcę tu wejść. Ale tu słodko. Masz wiatraczkę. O jest, jaki super, co to jest? To jest taka lampka. Zajebista jest. Bierzemy Edkowi coś nowego do samolotu. Pierwsze co mi się rzuciło to... Takie gniotki tu są i jest gniotka w kształcie dyni, już Edkowi dałam. On ma teraz fazę na dynie, także fajnie. Tutaj, słuchajcie, mamy case'y na telefon. Śmieszne te rzeczy tutaj. Takie AliExpress, tylko na żywca. No nieźle. Tutaj mamy jakieś akcesoria na Halloween. Zauważyliśmy, że bardzo popularne są tutaj takie różne plecaczki. Zobaczcie, tutaj spineczki. Tutaj akcesoria do makijażu. No zobaczcie, jakie urocze lusterka. No dużo to jest takich słodziutkich rzeczy. Właśnie pojechała rodzina, 4 osoby na skuterze. Tutaj, słuchajcie, jest przedszkole, a tutaj można kupić kwiatki. One są prawdziwe, jakby co? Taki bukiet kosztuje 100 dongów, czyli nie wiem, kilka złotych. Widok dzieci na skuterach jest absolutnie normalny, bo minęliśmy przed chwilą chyba z 5 albo 6 osób. A tutaj, moi drodzy, skuter Gucci. Zobaczcie tam na górze jaka chata, a tutaj na dole ktoś ma swój biznesik. Ej, się przybija piątki. Możemy tutaj kupić do kąpieli majtki, bo nie mamy już w sumie. Edek podszedł tam do ołtarzyka Buddy, zaczął coś szkodzić. Wzięłam też dla Edka takie ciasteczka. Thank you so much. No powiem wam, że tacy mili ludzie, cudowni, mówiący po angielsku i te dzieciaki, jakie kochane. Edek się chwilę z nimi bawił. To właśnie pokazuje, że to tak naprawdę nieważne jest kurde religia, nieważne jest, nieważne co. Po prostu ludzie to są ludzie. Wszędzie na świecie ludzie są tacy sami. Albo jesteś dobrym człowiekiem, albo jesteś chujowym człowiekiem, po prostu. To prawda. A tutaj naprawdę bardzo ładna restauracyjka. Trochę taka jak szabu szabu u nas. Jakaś imprezka się szkuje. Hi,
żeby płacić pieniądze, dlatego że tutaj, no nie wszędzie można płacić kartą. Mają jakieś takie QR kody, ale no nie mamy banku tutejszego, więc nie możemy z tego skorzystać. A to są, słuchajcie, mandarynki zielone. To są pomarańcze, okej. Okay. Są też mandarynki, które są obrzydliwe. Próbowaliśmy i nasze zdecydowanie lepsze. Dobry wybór jednak było mieć hotel w dżungli, co? Tutaj bym nie chciała mieszkać, jak mam być szczera. Szczególnie, że naprawdę te graby tutaj są tanie i to jest żaden problem, żeby sobie jeździć po tej wyspie. Odległości też, słuchajcie, nie są duże, także naprawdę jest spoko. Jura chce iść na night market i im dalej, im bliżej tego night marketu jesteśmy, tym robi się coraz grubiej tutaj. Boże, jaki piękny pudel! Trafiliśmy znowu na tego samego pana. Jedziemy na night market, ale to zobaczycie już na kanale u Jurya. Wracamy do domu, rutynka i spać. Słuchajcie, pierwsze co zrobiliśmy, to się wykąpaliśmy. Ale zawsze tak narzekam, że wiesz, że brudno, że coś, ale fajnie jest też taki Wietnam zobaczyć. To jest super, no. Tylko dla mnie po prostu czasami to jest za dużo tutaj. Wszyscy, jak tylko weszliśmy do pokoju, od razu pod prysznic umyłam nasze buty. Włosy Epkowi sobie. Chciałam powiedzieć Jurze. Teraz idziemy zjeść szybko coś na kolację i lecimy spać, a my widzimy się jutro. Moi drodzy, za chwileczkę się zbieramy do wyjścia i jedziemy znowu na miasto. A ja się cała ogarnęłam, wykąpałam. Powiem wam, że jak się wypakowałam, to miałam rozkminę. Czy zabierać kosmetyki i ile? Wiecie, to jest taki wyspiarski mood, więc po prostu myślałam, że nie będę się malować, że nie będę, wiecie, jakoś nie wiem, układać włosów, czy się stroić. Ale potem stwierdziłam, że muszę wziąć kosmetyki, że ja po prostu niezależnie od tego, gdzie jestem, jaki jest klimat, lubię dbać o siebie. I mi naprawdę zrobienie delikatnego make-upu, maseczki, nie wiem, peelingu i tak dalej, daje takie poczucie, że dbam o siebie i po prostu wtedy od razu lepiej się też czuję fizycznie. I to jest analogicznie do tego, że jak chodzę na siłownię, to zaczynam lepiej się czuć we własnym ciele, nawet jeżeli tych efektów jeszcze nie ma. To samo to, że ja chodzę i coś robię, daje mi takie poczucie tego, że wiecie, robię coś dla siebie i od razu czuję się lepiej. I dokładnie tak samo mam, jeżeli chodzi o dbanie o siebie zewnętrznie. Czy pielęgnacja, czy makijaż, to zawsze tak mam, że po prostu lubię sobie poświęcić te 5 minut i zawsze staram się je wygospodarować. Albo jak Edek jest na drzemce, albo jak już jest wieczór, jedzie, śpi. Ja nie wiem, słuchajcie, jak ja mogłam jeszcze, jak nie byłam mamą, nie korzystać z tego czasu. Ja w ogóle cały czas mam rozkminę, co ja wtedy robiłam. Ale to myślę, że każdy rodzic mnie teraz zrozumie. Edzio ma teraz drzemkę, jest na spacerku z tatą, a ja stwierdziłam, że skorzystam z tego i zrobiłam sobie taki full service, słuchajcie, dzień mycia włosów, zrobiłam sobie peeling skóry głowy, zrobiłam sobie taki żelowy peeling z Veoli nawilżający, dlatego że no czuję już tutaj, że słońce, morze, zatoka tak właściwie, bo jesteśmy przy Zatoce Tajlandzkiej. No daje się to wszystko we znaki, też słuchajcie, teraz używam takiej maści od lekarza właśnie na trądzik i ona też mi trochę wysusza, także zrobiłam sobie ten peeling, bo on mega nawilża, naprawdę skóra jest momentalnie taka, wiecie, gładka i odżywiona. Oczywiście SPF, mój ulubiony kremik pod oczy, no i muszę wam się pochwalić. Powiedziałam, że będę używać na wyjeździe. Nie kłamałam, wzięłam ze sobą i używam. Tutaj mam stymulująco wzmacniającą wcierkę wodną do skalpu. Ja już próbowałam używać regularnie, ale mi średnio wychodziło, dlatego stwierdziłam, że taki wyjazd to będzie dobry moment, taka podróż to będzie dobry moment. Jak na razie idzie mi całkiem nieźle. Słuchajcie, też nie będę ukrywać, jestem zmotywowana, ponieważ wypadła mi autentycznie połowa włosów. Bardzo, bardzo dużo włosów mi wypadło. Zmieniłam teraz też suplementację i właśnie planuję regularnie używać tej wcierki.
Dużo o niej dobrego słyszałam. Mojej Asi ona bardzo pomogła, więc mam nadzieję, że mi też pomoże i włosy zaczną rosnąć, będą rosły nowe włosy, moje włosy będą rosły szybciej i no, uratuję sobie tę sytuację. Słuchajcie, ostatnio jak poruszyłam temat buzi i tak dalej, dużo osób pisało, żebym powiedziała, co mi było i że być może komuś to pomoże, bo też się boryka czy z trądzikiem, czy właśnie z wypadającymi włosami. Nadal podtrzymuję, że nie chcę wchodzić głęboko w tutaj moje wyniki badań i tak dalej, bo po prostu wiecie co, mnie i tak to kosztowało mega dużo nerwów. A czytanie waszych różnych, no zawsze wiem, że chcecie dobrze, ale czasami takie sugerowanie, co mi może być i tak dalej, powoduje, że ja się jeszcze bardziej stresuję tym, wolę zaufać lekarzowi, sobie obserwować swój organizm i tyle, i po prostu dlatego wolę też nie mówić. Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że u mnie to są kwestie hormonalne i tak właściwie to się u mnie ciągnie od porodu. Ostatni czas niestety też mocno to spotęgował, pogorszyły mi się wyniki badań przez stres. Także teraz dbam o to, żeby się wyciszać, nie stresować. Zmieniono mam suplementację i widzę naprawdę poprawę i na mojej buzi, i ogólnie w moim samopoczuciu. Ta wcierka ma za zadanie przyspieszyć wzrost włosów, ale też mają pojawić się nowe włosy, nowe baby hairy. Będziecie obserwować razem ze mną na mojej głowie, ponieważ naprawdę planuję być tutaj regularnym. Czytałam sobie też opinie o tym produkcie. Dziewczyny pisały, że bardzo mi pomogło przy wypadaniu włosów. I to też jest produkt, który mogą stosować mężczyźni. A mężczyźni też mają często problem z wypadającymi włosami, także używam i mam nadzieję, że mi też zatrzyma to wypadanie, bo jest hardcore. Użyłam sobie też dzisiaj Glass Skin Power Peel. To jest nawilżający, rozświetlający żelowy peeling do twarzy. Jeżeli nie lubicie takich klasycznych peelingów, to jest genialne rozwiązanie. On ma taką formę faktycznie jak żel. Nakładamy go na buzię. Pozostawiamy na około 10-20 minut. Możemy go stosować raz, dwa razy w tygodniu. On ma kwas mlekowy, tranexamowy i ektoinę. I ma za zadanie silnie nawilżyć skórę, delikatnie złuszczyć, zregenerować. I słuchajcie, faktycznie ten peeling daje efekt glass skin, idealny przed jakimś wyjściem. Pięknie wygląda makijaż, jest buzia bardzo gładka i już jak zmywacie, to po prostu czujecie tą taką taflę na buzi, tak jak wam ktoś żelazkiem po prostu twarz wyprasował. To jest totalnie taki produkt, a oprócz tego, że daje taki super efekt, to naprawdę on fajnie nawilża. Ja słuchajcie, tutaj zebrałam sobie ten peeling i zebrałam sobie jeszcze mój ukochany Matcha Power Peel, ale na razie zrobiłam tylko ten. Oczywiście krem z filtrem, ja też dzisiaj już nie planuję wychodzić na basen ani na słońce. To znaczy na słońce na pewno, ale nie opalać się i wiecie, na basen czy plażę. Tylko jedziemy na miasto, także stwierdziłam, że to jest dobry moment i mogę sobie go na luzie zrobić. I co jest też mega fajne, to on łagodzi podrażnienia, także on będzie super też do skóry wrażliwej. I w ogóle to dlatego też zabrałam go tutaj ze sobą, bo bardzo chciałam mieć produkt taki, który trochę mi jednak złuszczy ten martwy naskórek, ale nawilży, oczyści, będzie taki łagodny. Oczywiście po takim peelingu z kwasami krem z filtrem. Ja ze sobą zabrałam krem But First Sunscreen i to jest, dziewczyny, szerokopasmowy, lekki krem ochronny przeciw fotostarzeniu. On ma działanie nawilżające, łagodzące i również dlatego zabrałam właśnie ten krem, bo to jest chyba taki mój najlżejszy SPF. Jak nakładam go na buzię, to nie czuję takiej ciężkiej formuły, jak to bywa przy SPF-ach. Naprawdę jest super, także jeżeli szukacie fajnego, lekkiego SPF-u, który będzie mieć silną ochronę, który będzie idealny pod makijaż, który fajnie się rozprowadza, nie pozostawia małego śladu, to koniecznie spróbujcie. Jestem bardzo ciekawa tej wcierki, ale ja mam coś takiego z Vaoli, że ja po prostu ufam tej marce i naprawdę, nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym się przejechała na jakimś produkcie z Vaoli, więc jestem przekonana, że regularne stosowanie przyniesie efekty. Standardowo mam dla was kod. Kod wyświetli wam się tutaj i daje wam minus 20% na wszystko. Także korzystajcie sobie śmiało. Możecie dać znać w komentarzu, jakich wy macie ulubieńców z Vaoli. Jestem bardzo ciekawa. Może też zainspirujemy się wzajemnie. A ja, słuchajcie, lecę suszyć włosy. No i lecimy na miasto. Ja się, słuchajcie, cała wyszykowałam. Mieliśmy jechać na miasto, ale zaczęło tak wiać. Tutaj pogoda jest nieprzewidywalna. Jeszcze dosłownie godzinę temu było bezchmurne niebo, a teraz naprawdę wieje hardkorowo. I nie wiem, słuchajcie, chyba na razie będziemy próbować to przeczekać. Idziemy do restauracji i zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczcie na palmy.
No, jest grubo, serio. Ale są też plusy takiej pogody. Zobaczcie, jaki mamy piękny zachód. Wczoraj zawierucha, a dzisiaj piękna pogoda. Idziemy na plażę. Tutaj na basenie jest naprawdę sporo ludzi, ale na plaży nie ma nikogo, tak jak wam ostatnio pokazywałam. Więc my zdecydowanie bardziej lubimy pójść sobie na plażę. Jadek wtedy może pokopać w piłkę. Są tutaj piłki. Super w ogóle jest. Powiem wam, że jesteśmy tutaj 10 dni i po pierwszych 3 dniach stwierdziliśmy, kurde, trochę długo, może jednak przybukujemy sobie bilet i będziemy tu krócej. Ale tak nam tu dobrze, naprawdę. Tak tutaj oboje odpoczęliśmy. My chodzimy spać tutaj o godzinie 21, 21.30. Wstajemy o 7-8. I słuchajcie, tak jest każdego dnia. Naprawdę chyba tylko jedna noc była taka, że poszłam spać o 1. Montowałam wtedy film. A tak, to po prostu korzystamy z tego, że możemy odpocząć. Zrobiliśmy... O, już idę, syneczek. Chodź, drugą rączkę daj. Idziemy razem. Korzystamy sobie po prostu z tego, że jesteśmy tutaj. Nie będę was już zanudzać tymi widoczkami. To już widzieliście, my sobie godzinkę poplażujemy i prawdopodobnie dzisiaj jedziemy w super miejsce, ale zobaczymy, jak pogoda. A jeżeli nie tam, to pojedziemy zobaczyć żyrafy, bo Edek od 3 dni gada cały czas o żyrafie. Obiecaliśmy mu, że pojedziemy jeszcze raz na safari. Także albo dzisiaj, albo jutro będzie wycieczka na safari. A mamy jeszcze w planach Sao Beach. Edward zasnął na plaży, także rodzice mają pewnie jakieś 1,5 godzinki. Godzinka. Czasu we dwoje. Idziemy się zaraz pokąpać. Pijemy wodę z kokoska i jest cudownie. Postanowiliśmy, że jedziemy dzisiaj na Sao Beach, ale zanim to wpadliśmy na szybki lunchek. Ja mam spring rolls z łososiem, Edward ma spaghetti bolognese, a Jura ma spring rolls z krewetkami. Podczas tej drogi mieliśmy już burzę, mieliśmy słońce, zachmurzone niebo, bezchmurne niebo, także nie wiemy, co nas zostanie na miejscu, ale zobaczymy. Update pogody, tu jest słońce, a tutaj są czarne chmury, a właśnie na tę plażę przyjechała wycieczka, słońca autokarem. No ale może nie będzie tak źle. Myślałam, że nie będzie ci ludzi właśnie z uwagi na tę pogodę, ale chyba jednak się myliłam. Ale zauważyliśmy już, na pewno będzie to duża generalizacja z naszej strony, no ale to taka nasza luźna obserwacja. Ludzie tutaj, nie wiem, czy to są dokładnie Wietnamczycy, Azjaci, może tak powiem. To już będzie jeszcze bardziej konkretna generalizacja, ale oni bardzo szybko zwiedzają. Oni przychodzą, robią kilka zdjęć, kochani, i wychodzą. Byliśmy w zoo i oni przyjeżdżali, patrzyli się, robili 5 zdjęć i chali dalej. Jakby tak, nic totalnie. Nie, my byliśmy jedynymi osobami, które tam najdłużej przy wszystkich stały. Tak, chodziliśmy, oni wszyscy jeździli meleksami, robili zdjęcia i tyle, także myślę, że tak, ja oni nie biegają, będzie źle. Oni wchodzą, stają przy wodzie. Ale faktycznie jest... kolor wody tu jest. Jak na Malediwach. Nie byliśmy na Malediwach, ale... O cholera, ale dużo ludzi, zobacz. Ale tu jest ładnie. No, nie wygląda to tak spektakularnie, bo tutaj jest dosyć ciemne niebo, ale generalnie jest słońce, tylko słońce jest po drugiej stronie, a te ciemne chmury nie są nad nami. Zobaczcie, tu jest słońce i ładne niebo. A tutaj jest czarne niebo. Ale kolor wody! Wow. Sama plaża, słuchajcie, moim zdaniem jest brzydsza niż ta nasza hotelowa, ale kolor wody tutaj to jest jakiś obłęd. Dosłownie 5 minut po tym, jak przyszliśmy, zaczęło wiać, kropić i no nie wiem, co to będzie.
woda tutaj jest tak ciepła, jest po prostu jak zupa. Myślałam, że u nas jest ciepła woda, ale tutaj to jest po prostu hit. Fajna jest ta plaża, bo woda jest przepiękna, ale uważamy, że nasza hotelowa jest fajniejsza. Mamy loda, zamówiliśmy sobie świeże kokoski. Ogólnie klimacik jest naprawdę super. Przyszliśmy sobie jeszcze na ostatni zachód słońca, ponieważ jutro rano mamy samolot i lecimy dalej. No nie jest jakiś spektakularny dzisiaj ten zachód, ale i tak jest pięknie. Ale masz radą, Hedek. Dzisiaj mieliśmy super dzień.